84 odcinek. Może to dziś odpadną te petki. Tak, Mariusz. Jak to wróciłeś z Harego skina? Oho, konkurs! W awanturze o kasę. Dzisiaj awanturować się o kasę mają szansę nie tylko gracze w studiu, ale także państwo przed telewizorami. Oto czarna skrzynia. W niej znajduje się pewna kwota pieniędzy. Od 1000 do 10 tysięcy złotych. Ten z państwa, kto pierwszy poda, jaka kwota znajduje się w skrzyni, otrzyma w kinach Harry'ego Pottera puszczają? Należy wysłać SMS pod numer 7269 w treści wpisując... Co ty gadasz? Kwotę. Jeżeli napiszą państwo za dużą kwotę, kaj Polsce? Dostaniecie odpowiedź, że za dużo. Jeżeli za mało, że za mało. I tak do skutku. Osoba, która pierwsza odgadnie, cicho? Otrzyma natychmiast informację, że jest zwycięzcą. Również pozostali gracze zostaną poinformowani, że gra jest skończona. Kto pierwszy, ten lepszy. Wyniki tego konkursu w następnym programie Awantura o kasę. Aha, książę półkwi. No tak, kończą się już wakacje. Oto 12 uczestników naszej gry. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdym. O kurwa. Są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Poznajmy naszych dzisiejszych ale graczy. Ale team... Niemieccy to drużyna z... Kobieta kapitan. Pielęgniarka. Jolanta Wojciechowicz, lekarz stomatolog, kapitan drużyny. Artur Ławnik, technik mechanik. I Anna Nowak, bibliotekarka. Zieloni to Krzysztof Tomanek, student plastyki z Tarnowski Gór. Tomasz Bardorsz, student reżyserii z Tarnowski Gór. Jacek Mróz, student geografii z Piotrkowa Trybunalskiego. I Anna Brachaczek, studentka ochrony środowiska z Tarnowski Gór. Zuci to Ryszard Ożarowski, inżynier elektryk z Sosnowca. Kapitan... 3700 zł. Nie zgadłeś, próbuj dalej. Drużyny Jacek Jochymek, inżynier górnik z Olkusza. Justyna Jochymek, studentka psychologii z Olkusza. I Zdzisław Jurga, energetyk z Dobrowy Górniczej. O. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Za mało. Pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto loża. A, więcej czy mniej? A my powitajmy po raz mniej. Naszych mistrzów. Musiałem sprawdzić. Witam, witam. Bestia z Płocka, co tu za nic? Co to jest bestia z Płocka? Świadczy o tym wynik naszych mistrzów. We wszystkich awanturach o kasę zarobiliście do tej pory w gotówce 274 602 zł. Pani Anna skrzyknęła, a jeszcze dodam i 7 samochodów. I 2 ogórki. Jak widzicie, oby Łukaszu, Prajger. Tak, bardzo ładnie. Programy mogą komis założyć. Oni planują firmy transportowe. Aha, ale każda z drużyn będzie miała szansę pokonać mistrzów. Różnie to bywa w ostatnich programach. No mogę Harry powiedzieć, Potter że kilka w kinie, razy mistrzowie byli w poważnych opałach. Tak więc dzisiaj możecie im zrobić to samo. Panie Dariuszu, jak morale drużyny dzisiaj? Morale są bardzo dobre. Minął stres związany z jubileuszem 20 razy lożmistrzów, tak? Lożmistrzów. I w tej chwili zdążamy do kolejnego jubileuszu. I siły jak są bardzo dobre. No była kiedyś Szajner, tylko pamiętam z Husarii. Ale ja muszę powiedzieć, że no z niepokojem obserwuję pańskie to prawda, zachowanie, panie Dariuszu. Bo dlaczego? Nie dość, że pan wydał ostatnio na
ogórek kiszony 9800 zł, to kazał pan zjeść ten ogórek panu Jerzemu, mimo że był przesolony. Dlaczego pan tak robi? Bo Jerzy w ostatnim odcinku wszystko wiedział, na każde pytanie odpowiadał, dlatego ten ogórek mu się należał. Należał. Za takie pieniądze. Za takie pieniądze jeszcze. Pan Jerzy ostatnio ma nowy przydomek, szalony. Jak pańska żona na to reaguje? Szalony Jerzy. No, okej. Okay. Podoba jej się to? Na razie musi się podobać. Dzisiaj mistrzowie mają szansę na kolejne wygrane, no chyba, że któraś z trzech drużyn z pierwszego etapu ich zdetronizuje. Tak więc witamy mistrzów w grze. Siema Remo, witam. Nasi mistrzowie zmierzą się w finale z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz kolejny będziemy ich gościć w naszym programie. Ale jeżeli im się dzisiaj nie powiedzie, to ustąpią miejsca w swojej loży nowej drużynie. Zapraszam do pierwszego etapu gry. Dawaj. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5000 zł. Te pieniądze służą państwu do licytacji. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która ją wygra, odpowiada na pytanie. I jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. A jeżeli się myli, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie. Spin. I ta drużyna będzie miała przyjemność zmierzyć się z mistrzami w finale, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Jak forma niebieskich? Dobrze. Kobieta kapitan. Elegancko, a jak jest u żółtych? Świetnie. Fantastycznie. Losuję pierwszą kategorię. Czyli Dedek? Jaki znowu Dedek? Film światowy. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. Zieloni 300. Zieloni 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. 500 żółci. Zieloni 600. 600. 700. 700. 800 żółci. Już im się bełbach pierwszy. 1000 żółci. 1000 po raz drugi. 1200. 1200 zieloni. 1200 po raz drugi. 1200 po raz trzeci. No graj ty! Chłachmyta. 200 zł, zieloni zapłacili za to pytanie. W puli 2900 zł, szansa na uzyskanie przewagi. Oto pytanie. Którego lipca urodzony był tytułowy bohater dramatu antywojennego z 1989 roku? Urodzony 4 lipca. Udzielamy odpowiedzi, jest to 4 lipiec. Tak jest, urodzony 4 lipca. Oliwiera Stone. Ciekawe, kiedy będzie coś tak takiego, więc, że ktoś powie pas, potem będzie licytować? Musi być. Ale to nie jest duża przewaga. Taktyka jakaś. Niebiescy mają 4300, 4000 mają żółci. Jestem bardzo ciekawy, jak potoczą się losy tego etapu, a państwo będą mogli to zobaczyć po reklamach. Bądźcie z nami. No nic, no udało się zielonym jedno pytanie odpowiedzieć. Wszystkich państwa ponownie po drugiej stronie telewizora. Oglądają państwo awanturę o kasę. Czas, żeby teraz pieprzyli, co? 6700 zł, potem niebiescy 4300 i żółci 4000. 5 pytań do końca pierwszego etapu. Zobaczymy, jak sobie mistrzowie poradzą tym razem. Polski. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł stało? Do każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. 400. 400 niebiescy. Co się stało? 600 niebiescy. 800 żółci. Zieloni 900. Zieloni 900. 1000. 1000 żółci. Ale co koloru nie mówi żółtek? 1300. 1300 niebiescy. 1400. 1400 żółci. 1500 niebiescy. Ile? 1500. 1500 niebiescy. 1700 zieloni. 1800. 1800 żółci. Zieloni 2000. Zieloni 2. 2. 2 po raz drugi i 2000 od zielonych po raz trzeci. Ten żółty jest taki tępy. Krzyczy dwa, nie słyszy, że jest już dwa.
Żółty to jest do wypieprzenia. Po raz drugi wygrali licytację zieloni. Miałem wrażenie, że tak wahał się. Dobrze, Rukasu, bardzo dobrze. Trzeba było już tu jechać, bo stawka była wysoka. 5300 w puli, kategoria film polski. Co ona? Pani Aniu, pani lubi filmy? Bardzo. Słyszałem to właśnie po pani reakcji na jedną i drugą kategorię. Jak brzmi tytuł polskiego filmu, w który w 1975 roku był nominowany do Oscara? Nie jestem pewny. Ziemia obiecana. Ale nie ma pewności. Ty, ziemia obiecana. Ale jesteś pewny czy nie? Może być. Nie jestem pewny. Był taki film. Weźmy. Ale ja nie wiem, z którego to było roku. Mamy trochę pieniędzy, możemy zaryzykować. Znaczy, możemy się świadczyć. 75 rok. 75, no to ziemia obiecana wtedy. No ale Tomek, co nas tam zbawi? Weźmiemy jakąś... Nie weźmiemy po powiedzi. Jedziemy po pan. Tak? Będzie w następnej puli najwyżej. Ryzykujemy. Tak. No grać! Udzielamy odpowiedzi. Proszę bardzo. Chodzi o film Ziemia obiecana. Żółci również wysoko licytowali. Jaka jest... Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Słucham? Nóż w wodzie Polańskiego. A niebiescy? Nie wiemy. A mistrzowie? Ziemia obiecana. Potop. Nikt nie wiedział. O to akurat trzeba było brać podpowiedź. Może by to w czymś pomogło. 5300 zł przechodzi do puli następnego pytania. To co, babank tak, babank, babank. No ja pierdzielę. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawcy. To się nie trukać. O! Kobieta kapitan kieruje, no way. I teraz babka będzie wiedzieć. Babka będzie wiedzieć. Babka wykieruje. Będą mieli aż 8600 zł. Grany kieruje. Będą prowadzić w grze. Kategoria wędkarstwo. Kto wędkuje od państwa? Jest tutaj Artur, tak. Chłop troluje, on nie wędkuje. Ile sumów wolno złowić w Polsce w ciągu doby? Jednego. Tak jest! Co? Kto to wymyślił? Spokojnie. 8600 zł to jest stan konta drużyny niebieskiej. Jak dwa to co? To ZOMO przyjedzie i ci nogi w kolanach połamie. Przykro mi. Kategorie do końca tego etapu. Filozofia i religie. To jak sum będzie w ciąży? Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Do żywocia albo 100 grzywny. 400 żółci. 500 niebiescy. 600 zieloni. 600 po raz drugi. I 600 po raz trzeci. Co oni tacy jacyś? Co oni dzisiaj tacy chrupiący? Pewnie do finału, tracąc jak najmniej. A zieloni żółci. Chyba tak, Rukasz. Jak w hinduizmie określa się kapłana z najwyższego stanu społecznego? Amodra. Brahmin, no. Ma to sens. Nie bierzemy. Na ile się pewnie? To tak jak w metrze. Ania, ty nie? Nie, ja nie mam pojęcia. Robi nam czas coś podpowiedzieć, będziecie mieli inne nazwy. Nie spróbujemy. Nie. Podpowiedź chcesz? Nie bierzemy podpowiedzi do tego. Nie ocenię ich taktyki, bo jak masz prawie małego streeta w kościach, to rolujesz 4. Co to znaczy masz? Co to znaczy masz prawie? Co to? Co ty pieprzysz? Nie ma czegoś takiego. Ty hazardzisto pieprzony. Byli bramini. Tak jest! Dobra, muszę ci dać timeouta. Za to, co próbujesz napisać. Na konto drużyny zielonych mają 5300, ale wciąż prowadzą niebiescy 800, na końcu na razie żółci 1600 zł.
No i oczywiście tu Zieloni mają szansę na finał, ale muszą ostro pracować, bo przewaga jest spora, ale na pewno do odrobienia. Dwa pytania do końca tego etapu. Kategoria matematyka. Co był ten Bramin? No tak, Bramin i widzowie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. To 400. Rzuci 400. 400 po raz drugi i 400. Zieloni 500. No jej. 600 rzuci. 600 po raz drugi i 600 po raz. 700. Niebiescy kara. 800 po raz drugi i 800 zł po raz trzeci. Ej, strasznie to jest dziwne. Chłopy w ogóle 800, zablokować ich. Trzeba było licytować. Nie wiem, na co pan czeka, panie Jacku. Nie wiem, też chyba zagapiłem, teraz żałuję. Nic nie zrobiłem, nie odwróciłem niestety. Się Jacek nadajesz. Się wzbogacić. Zobaczysz po awanturze, a co to jest? Jak napiszemy rok 2003 zapisem rzymskim? Nie wiem. M3 kreski. Chyba ta. No M to 1000, C to 100, tak? Kreseczka to 1. I tyle. A było coś między M a C? Da się więcej niż 100 w jednym tym? D? D to ile? 500, okej. 100, C 1000. Ty 1000, 1000 i 3. Jesteś w stanie odmówić? 3 to jest tanie? No chyba tak, ruka aktyną. Chyba M. Jak C to 1000? C to 100! C, 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 P? Proszę bardzo. Odpowie pan Zdzisław. Więc 2003 zapiszemy następująco. C, C i 3. Nie. C to stuwa. Niestety. 1000 to milenium, czyli M, M i trójka rzymska. Niestety nie. No właśnie, chłopie, nadajesz się, ty żółtki pieprzony. Stary, a głupi. Następnego pytania, ostatniego pytania. Żółci mają na koncie 800 zł. Przed nimi Zieloni 4600 i prowadzą. On powinien wiedzieć. I widzicie, tak to jest z tymi ludźmi. Rzymska kultura opluł tylko tych arabskich cyferek. Nie wspieram. 1700 przechodzi do puli następnego. Pieprzyć. Pieprzyć. Sztuka kulinarna. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta. Babank żółci, koniec. Zieloni 900. O, dobrze. No leć, babo! No leć! Jezu, jeszcze by kary dostała zara. 1200. Blokuj! Babank zieloni wygrywają. Przecież ty ja pierdzielę, ty niebiescy to są jakieś ulubni w dupę. Ci niebiescy, gówna głupia. No, niebiescy chyba popełnili błąd. Prawda? Popełniliśmy, tak. Trzeba było grać. Żałujemy. Trzeba było zablokować zielonych. Tak. I wtedy cała pula była do przyjęcia. A w ten sposób zieloni byli o włos od błędu, bo widziałem, że był taki moment, że pani Ania pokazywała, żeby nie licytować, tak? No, trochę się bałam zaryzykować, ale... Teraz mam nadzieję, że się Ania ma listwę po programie i luj. No przecież nie gram o pieniądze, tylko mistrzostwo. No oczywiście, tak, to jest naszym nadrzędnym celem. Wejść, prawda, zagrać z mistrzami. No tak, ale gdybyście zdali się przelicytować, to marne szanse. No. 4700 w puli. Jeżeli zieloni odpowiedzą teraz prawidłowo, będą mieli 7800 zł. Nie wiem, powiem wam. Niebiescy to tacy głupi. Ale jeżeli im się nie uda, to do finału wejdzie drużyna niebieskich. Mogliśmy nie licytować. Nie. Rząd ciebie nie poszło. Który owoc nazywany bywa kawonem? Już nie mówię. Granat.
Nie wiem. Zapytam się, ile będzie kosztowało. Przecież możemy sobie powiedzieć, tylko że jak dostaniemy melon arbor. Panie Krzysztofie, ile kosztowała podpowiedź? Nie skorzystaliśmy wtedy, to skorzystamy teraz. Prawdopodobnie. Czekaj, muszą policzyć, bo oni będą... A nie, oni są sporo nad tamtymi. 1000, dużo, dużo. No, 6800, a może coś... Tak jak na piwek, może 10% z tego. Jest to walka o wejście do finału. Tak. Ale sztuka kulinarna to bardzo trudna sztuka. Także myślimy o kwocie 500. 9. Co 700 to tak zagrało. 600. Nie no, 700. Nie, niech będzie 700, to tak. Uczciwe, tak, zdecydowanie. No jak uważacie? No dobrze, 800 zł. Dobra, wchodzimy w to. Ale co ty piszesz? Podpowiedzi za 800 zł, 4 warianty, jeden jest poprawny. Melon, dynia, o kurda. Jabłko, arbuz. Arbuz. Udzielamy odpowiedzi. No myślimy, że będzie to arbuz. Tak, Jolodzi. Dobra, mieli farta, bo niebiescy to tępi. A żółci to szkoda ryja stępi. Tak więc już wiemy, że drużyna zielonych wchodzi do finału, ale wcześniej pożegnajmy żółtych. Państwo wygrali na 600 zł. Dziękuję wam bardzo. Małe łeb jak arbuz. Bardzo dobrze szło drużynie niebieskich. Państwo dobrze, wygrali u nas. Babka to nawet nie wie, że jest w tym programie. Widzisz to? W strumny ją wyciągnęli do odcinka. Człowieku, oni zamiast licytować to odpuścili i od razu powiedzieli, że popełnili błąd. To jest nierealne. Pieprzone w dupę chytrusy chcieli jak najwięcej do domu dla babki na trumnę przyoszczędzić drugą. Pieprzyć ich. Pieprzyć ich. I proszę zobaczyć. Tylko 400 zł więcej niż niebiescy. Dzięki Energy Dragon dla 5 lat. Państwa witamy w finale z kwotą. Co ty gadasz? No normalnie babka dębową trumnę chciała, ma bambusową i przyszło po to do odcinka. Oni od początku chcieli zebrać 6000 na trumnę, rozumiesz? To jest pieprzone oszustwo. Za to powinno się dostać kika z programu. Oni mają 7000 zł. No i bardzo ciekawa była ta rozgrywka w pierwszym etapie. Jakie macie wrażenia, pani Małe Bolecie? Mają szanse. Bardzo szybko się wszystko dzieje. Bardzo. Tak? Lubi pani awanturę o kasę, pani Aniu? Bardzo. Ty, to w odcinku takie dźwięki? Lubię. Dzisiaj jeszcze się polepuję. Powiedzcie państwo, kto zbierał drużynę? Kto miał pomysł, żeby u nas wystąpić? Nasz kapitan Jacek. Jak to było, panie Jacku? Proszę? Jak to było? No jak było? No dobrałem drużynę na tej zasadzie, właśnie na dobraniu się pod względem zainteresowań. Gitka kabelki? I kierunku studiów, na których studiuję. Tak. Gitka. No tak, żeby się uzupełniać nawzajem. Także nam, mamy nadzieję, że do tej pory widać, że to chyba nam wyszło na dobre. Ale przyjaźnicie się na co dzień, czy też raczej nie? Tak, jesteśmy nie od, lubią się. Od dłuższego czasu już znajomymi i można powiedzieć przyjaciółmi. A skąd się znają państwo? Z liceum. Wszyscy z liceum jeszcze, tak? Tak. Panie Krzysztofie, czym się pan zajmuje? No, ja studiuję plastykę w tej chwili. Gdzie? W Częstochowie, w Wyższej Szkole Pedagogicznej. I z czego pan będzie nam pomocny dzisiaj? No myślę, że tematy historia sztuki, może muzyka klasyczna. Nawet. Oczywiście. Panie Tomaszu, a pan, co pan robi? Ja studiuję reżyserię i chciałbym być pomocny z filmu, ale to chyba nie wyszło już na początku. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Panie Tomaszu, ale gdzie pan reżyserię studiuje? W szkole filmowej w Łodzi. A, to fantastyczne. A i nakręcił jakiś film? Jak on się nazywał? Mówili jego nazwisko? Zobaczymy go na filmu Web. Panie Jacku, a co pan porabia na co dzień? Ja studiuję tak jak podobnie jak koledzy, ale tym razem geografię na Uniwersytecie Śląskim. Tak, to jest właśnie to jedyne moje zajęcie do tej pory. No a drugie to gra w teleturniejach. No pierwszy raz, no, myślę, że nieraz jeszcze się spotkamy tutaj na tamtym miejscu. Tego wam życzymy, powodzenia w grze, witamy. Ty Adi nie zapytał, Anny. A co sądzą mistrzowie o naszej drużynie zielonej? Ej. Bardzo sympatyczna drużyna.
bardzo ładną panią w składzie. No i zapowiada się ciekawa gra. Ciekawa gra. No oczywiście mistrzowie mają przewagę, bo na koncie drużyny mistrzów 10 200 zł, ale już powtórzę to któryś raz, że bywały różnice ponad 8 000 i udało będą się razem losy programu odwrócić. Jak oglądacie awanturę o kasę, to wiecie. Witamy mistrzów w grze. Ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii drużyny przystępują do licytacji. Drużyna, która wygrywa licytację, odpowiada na pytanie. I jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze na konto za to pytanie. On zostawił Adzie na specjalne pytanie? Przechodzą do puli następnego pytania. Bo nie ogarniam. Jest 6 pytań w finale i ta drużyna wygra program i zasiądzie w loży mistrzów w następnym programie. Czemu on jej nie pytał o nic? Która po 6 finałowym pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Biologia. Rozpoczynamy licytację. Biorę pod 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. 400. Mistrzowie 400. Zieloni 500. Zieloni 500. 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Sprzedane. Tak, znowu ktoś tam się zaszkle, tak jakby kto jest mocny z biologii u zielonych? Wszyscy. Wszyscy tak samo źle, tak? Wszyscy w jakimś tam stopniu jesteśmy dobrzy z tego, bo ja byłem na profilu biologiczno-chemicznym, także mam nadzieję, że z liceum coś mi jeszcze w pamięci zostało. A, dobrze, a mistrzowie tak się nie czują z tej dziedziny, prawda? Nie bardzo, nie bardzo. Dlatego nie licytowali. Szansa na dobra, Ania, wykaż się, pokaż skilla biologicznego. Do której rodziny ssaków drapieżnych należą lis i wilk? Sów. Sowatynny. Co ty, serio? Nie. Takie proste by było? Że psowate? Udzielamy odpowiedzi. Lis i wilk należą do rodziny psowatych. Zdecydowanie tak! Ty, ale skam pytanie. To była biologia. 7400 zł to jest stan konta drużyny zielonych. Zbliżają się do mistrzów. Coraz mniejsza różnica. Mistrzowie mają 9800. A ja mam to było pytanie typu XPP bardziej. Nie, coś tu nie gra ty z tym pytaniem. Chyba chcą się mistrzów pozbyć, serio. Oho! Jeden na jednego. Jerzy! Nic się nie mówi. Ty, Jerzy przegra i pierwszy team. Proszę teraz, aby drużyny wybrały po jednym przedstawicielu do pojedynku jeden na jednego. Kto będzie reprezentował zielonych? Będzie nas reprezentował Tomasz. Proszę, panie Tomaszu, do zielonego guzika. Reżyser. Jaki jest znany reżyser Tomasz? No, jestem bardzo ciekawy wyboru mistrzów, ponieważ mistrzowie stale decydują się na pana Jerzego, który ostatnio przynajmniej nie ma szczęścia w pojedynkach jeden na jednego. Rozumiem, że tym razem również dacie Tomasz czas. Karolak, to reżyser? To dziękuję. Nie, Tomasz prawdziwy pytam. Jerzy. Bagiński. A ten, co zrobił Geralta czarnoskórego. Z konta każdej drużyny biorę po 500 zł do puli tego pytania, więc 1000 zł mamy w puli. I wybierzmy kategorię. Proszę bardzo. Panie Tomaszu, która się panu nie podoba? Historia powszechna. Jerzy dead. No Jerzy jest dead. Nie będzie? Film polski. Skreślamy. Panie Tomaszu. Piłka nożna. Nie będzie piłki nożnej. I pan Jerzy? Biologia. Nie będzie biologii. Fizyka. Nie będzie fizyki. Muzyka klasyczna. Wiedziałem. Wiedziałem, że tak zrobi pan Jerzy. A jak się pan czuje z motoryzacji, panie Tomaszu? Oj, powiem, że średnio. Wolałbym muzykę klasyczną. Jerzy. Dedek. No tak, ale pan Jerzy nam skreślił. Nie mamy. Mamy motoryzację. Ten z panów, który będzie wiedział, naciska przycisk i odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo, wraca do swoich, a na konto drużyny trafia 1000 zł. Ale jeżeli się pomyli, siada na ławce rezerwowej. Oto pytanie z motoryzacji. Który z panów wie, naciska? Co? Co? Dawaj, 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 dawaj. W którym państwie powstała fabryka motocykli Jawa? Pan Jerzy? Czechy. Ale wcześniej... Słuchaj się raz, proszę. Zaraz, bo tutaj... Spokojnie.
Nie mam pojęcia, dziwna nazwa. No Jerzy no, bo znowu wpieprzysz. Dobrze, dobrze. Czy jeszcze raz dasz dobrze w historii mistrzów? Jerzy się zaciął i luj. Tak, z diabłem podpisuję? Cyrograf. Proszę odpowiedź, panie Jerzy. Polska. Czekaj, mówił Czechy albo Czechosłowacja i Polska? Na początku pan powiedział Czechy. No nie, i to no, była dobra odpowiedź. Czechy, ja... 1929. Ty, ale... Czemu Jerzy na jeden zawsze troluje? Przykro mi, nie udało się. Wędruje pan na Boże, ja pierdzielę, Jerzy. 20 ponad odcinków. I ty zawsze wpieprzasz na tym duelu. Ty, kapitan chyba dwa razy był na jeden i dwa razy wygrał. A ten frajerzyna to w dupę zawsze przyjmuje w kakao. No nie łapmy się za słówka, tak? Panie Jerzy, niech pan się nie martwi. Następnym razem się uda. No musi. Stan konta mistrzów to 9300 i mistrzowie grają w osłabionym składzie. Panie Krzysztofie, tak? Przepraszam bardzo. Chcielibyśmy wykupić pana Jerzego. A, jednak. Oj. Jeszcze przez to przepieprzam i będzie nice. Wszystko przez Jerzego. Panie Jerzy znosi samotność. Tak, właśnie. No, trzeba przyznać. Trochę się o niego martwię i chciałbym, żeby był z nami. Pewnie będzie chciał wyrównać z zielonymi. Za takiego zawodnika jak pan Jerzy. To znaczy, żeby gra była w miarę sprawiedliwa, proponujemy 2400 zł. To oni tam o co proponują. Czyli żeby u was zostało 6900 zł, żeby był remis, tak? Tyle samo co u zielonych. Tak samo. No to jest bardzo dobra propozycja. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to było war. Zawsze wygrywali bez Jerzego. Po co go kupować? Mało brakło. Chyba zapewnie się czują, nie? Zapewnie się czują. Wykupili drogo swojego zawodnika i na własną prośbę zrównali się z wami stanem konta. Tak więc obie drużyny mają po 6900 zł. Znowu jeden na jeden i znowu Jerzy przegra. Dla zielonych. 1000 zł przechodzi do puli następnego pytania i dalszy ciąg tej ciekawej rozgrywki po krótkiej przerwie. Bądźcie z nami. Ej, mistrzowie chyba się zbyt pewnie czują po 20 paru odcinkach, nie? Serio, no. Nie opłacało się, jeżeli dosłownie nic nie wnosi do teamu. Ponownie trwa bardzo ciekawy pojedynek między zielonymi a mistrzami. Zieloni mają 6900 na koncie, mistrzowie mają tyle samo. Mistrzowie przed przerwą wykupili pana Jerzego. Jak się pan czuje ze swoimi, panie Jerzy? Bardzo dobrze. Dobrze zrobili, że pana wykupili? No, cieszę się. Jasne, u swoich raźniej 1000 zł przechodzi do puli tego pytania. Nie wiem, po co on to zrobił tak szczerze. Utrudniają? To jak, kto ty, dziadek, powinieneś rozumieć? Historia czemu? Sztuki. Znaczy, no niby ta, no, ale to oni teraz grają Challenger L1 w awanturze? Bo jeżeli to jest gorzej niż granie pałką bez ulepszeń. Zieloni 500, zieloni 500. 500 po raz drugi. Dać? I 500. 600 mistrzowie. 600 po raz drugi. Ej, tu chyba do odciny powinno być. Bo historia sztuki to zieloni wiedzą. Bo mają tego. 1000 mistrzowie. Jaka jest odpowiedź? 1200. Do odciny Boded. Do odciny Boded. 1300 mistrzów. Zieloni 1400. 1400 zieloni. 1400 po raz drugi. 1400 po raz. 1500. Do odciny. 1500 po raz drugi. 1600 proszę. Baba. Ale trzeba powiedzieć, że zgapili się zieloni.
No bo skoro macie wszystko na jednej karcie. Studenta plastyki, który powiedział, że interesuje się historią sztuki, to trzeba było to kupować i zyskać przewagę. No ale tak pytanie kupili mistrzowie. Oby mistrzowie przegrali. Za ogromną stawkę, za wszystko co mają. 6000. Zobaczymy. 900 zł, łącznie w puli mamy 9,5 tysiąca. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 9,5 tysiąca. Ale jeżeli się pomylą, to wy, czyli Zieloni, będziecie naszymi nowymi mistrzami. Mam nadzieję. Na ile to chłopak? Zobaczymy, czy trudne, czy łatwe w ogóle. Może Jerzego dadzą za podpowiedź. Szlachetny papier, wytwarzany ręcznie za pomocą sita. Jak to szlachetny papier. Sraj taśma. A jak się robi inaczej papier? Papirus? Nie. Pergamin w teorii, ale nie wiem. Gdzie to znaczy? Nawet nie wierzę. Co mówią? Nie mam, że to się nie wierzę. A sitodruk? Sitodruk. No nie, nie, nie. Nie, czy nie wiem, no chyba nie. Panowie, jaka jest odpowiedź? Nie wiem. No więc w tym momencie ważą się nasze losy. Azbest. To nie jest ta kategoria nasza. Będzie strzał. Oho. Bartek, Kuba, strzelaj. Przychodzi nam do głowy tylko pergamin. Nie ma bata. Czy to jest dobra odpowiedź, Zieloni? Podejrzewamy, że chodziło o papier czerpany. Ale czy to będzie dobre? Papier czerpany! Niestety... Papier czerpany! Ty mistrzowie Ned, no way! Papier czerpany. Co to w dupę jest? Ty, papier czerpany. Co to jest papier czerpany? Tak to wygląda, pokazuję ci. Jeżeli to w ogóle jest to. No, wygląda, wiesz, jak co? Jak chałwa na cienkie plastry pokrojona. Czyli w skrócie skam. Albo andruty, no. Proszę państwa. Stało się. Kto by się tego spodziewał? O 7. W końcu odpadli. Zieloni sami zszokowani, tak? Nie wierzymy. Nie, nie wierzycie temu, co się stało. 20 parę odcinków. Otóż nasi mistrzowie byli z nami przez 23 programy. Papier czerpany. To jest tak z dupy nazwa. Zanim przejdę do podsumowań, jestem ciekawy, panie Dariuszu, dlaczego grał tu pan Wabank? Przecież historia sztuki to nie jest wasza mocna dziedzina. To znaczy, było w puli 1000 zł, później już była licytacja dość na wysokim poziomie i dlatego... Ale no nie wiem, czy tak jest, co piszesz. No można było też nie wchodzić w tę licytację, prawda? Grać tak ostrożnie, ale... Po prostu, no, oni mieli farta nie raz, tym razem nie mieli. No, mistrzowie bardzo często grali z nami... Oni mieli 100 razy farta. Do tej pory zawsze się to opłacało, niestety... Dzięki Ksipagry za 8 lat, witam! Powiem, jaki jest stan waszego konta. Ile wygraliście we wszystkich awanturach... Dorzuci im auto i bizrze mieli 8? Siema, legal. Jeden ogórek kiszony, przepraszam, dwa ogórki kiszone. W gotówce 274 602 zł. Nie no, bardzo dużo, no to jest gigantyczne pieniądze, nie? Ale wydaje się, że przegrali... Kurde no. Może nie powinni wchodzić, bo niby to było tak, że tam ci mieli plastyka, więc pewnie by wiedział. Ale były jeszcze chyba 3 pytania, nie? Może by weszli za 300 i potem odpuścili. Zazwyczaj odpuszczali, jak nie mieli dobrych kategorii, a teraz tak wiesz. Weszli all in, no.
Niby ja krzyczałem, żeby wchodził Alin, bo inaczej przepieprzy, ale przepieprzył i tak. No i jeszcze kupił Jerzego. To wina Jerzego. Spalić go. GTA. A oni odpadną w następny, nie widzę. Link ode mnie go. Dobra. Dobra, jaki link ode mnie go, to po pierwsze. Kto sprawdza linki ode mnie go? A, od siebie, prawda. Ale co ty pisze? No powiem ci tak, widzu. Napieprzyli taki rekord, że to jest luj. Ale oni mieli szczęście na 23 odcinki 22 razy. Raz wygrali pechem przeciwnika. A teraz ani szczęście, ani pech. Po prostu grali normalnie. I tyle. Więc mistrzowie, proszę Państwa, wygrali, jeszcze przypomnę, 274 602 zł. Umarł król, niech żyje król. Tak. Samochodów. Przypomnijmy sobie. Ale dużo, bardzo. Fragmenty gry. Zobaczmy, jak wygrywacie. Żółci zakończyli program z o kurde, to oni jak chodzili. 13 800. Kiedy to było? I to wy jesteście naszymi nowymi mistrzami. Gratuluję. A my witamy nowych mistrzów w awanturze o kasę. Dariusz Dyda, Jerzy Niklaśnicki, Jakub Grudzień, Bartłomiej Rzepa. Symboliczną, pamiątkową złotówkę. Czuję się, jakby to było 5 lat temu, ja też. Ale jest coś jeszcze. Tak, Rukasz, no miałem tak robić, żeby nadrobić w końcu, wiesz? 10 tysięcy złotych! Zobaczymy, ile wytrzyma. 800, tak? Tak, tak. Żółci baba! Żółci baba! Sprzedam! No zobacz to! Panie Dariuszu, co się stało? Pomyliłem się, kurczę. To chyba było w drugim odcinku w ogóle, tak? W drugim ich albo trzecim. To ich ocaliło i to nie raz, więc... Panie Dariuszu! Co się stało? Pomyliłem się, kurczę, no. Przypomnę Państwu, że mamy bardzo dramatyczny moment gry. Mistrzowie grają wabank. Przed przerwą udzielili odpowiedzi, że... Proszę, 50 kilometrów. Że 50 kilometrów. Czy to jest prawda? Pamiętam. To. Tak jest! W kopercie... Auto. Samochód osobowy! Auto. Tak, Rukasz, no lepsi byli dużo niż ci. Ale tamci nie mieli tyle farta, ale mieli skilla porypanego. Ci to farciarze. 30, proszę, co na to mistrzowie? 8500. 8500, co dalej? The best of? Tak, bo przegrali. Małgorzata Braunek. Małgorzata Braunek. Tak jest! To my się zastanawiam, są takie teleturnieje, że uczestnik może tak długo być w programie? Celebryta. Zazwyczaj przychodzisz, wygrywasz albo przegrywasz i tyle. I kończysz. A tu oni siedzą i siedzą. Czas minął, proszę odpowiedź. Będą to linie papilarne. Pamiętam. Odpowiedź jest dermatoglify. No to jesteśmy mistrzami. Czyli linie papilarne. No to jesteśmy mistrzami. Nie wydaje mi się. A dzisiaj mam dla was wspaniały ogórek kiszony. Ty, a tamta baba nie była w tym programie, co Heizer prowadził? Z tym, co się prawdę mówiło, albo kłamstwo? Proszę. Katarzyna Kowalska. Ta
takie! Nie? Może Rukaszy, no. 3030. Teraz bat. I proszę. Jest to Saturn. Odpowiedź mistrzów jest zawsze godna drużyny mistrzów. Tak jest! Proszę państwa, mamy rekord. Mogli puścić kompilację zwycięstw Jerzego 1v1. Awanturze o kasę. Nasi mistrzowie wygrali w tym momencie 12 program. Jezu. Co jest? Ja przypuszczam, że 5000. Błąd. Samochód osobowy. Odcinek wytrwał 0 sekund. On wtedy zęba stracił. Rzucam 500 do puli i słucham was. Mistrzowie, baba! To jest to, co ostatnio, nie? Odpowie co 500 do rzucił. Bartłomiej. Jakub. Tam jest nerwów. Jest to magnetosfera. Yeah. Mistrzowie, w następnym programie będziecie znowu z nami. Coś takiego, Rukaszu, no. Na pewno dwa razy kapitan grał i wygrywał chyba dwa razy. Bardzo dobrze! No wygrali dużo, nie? Mimo wszystko. Ale tak długo byli. I tak mieli farta co do skrzynek. Czy dawał im ciągle skrzynki, jak mieli sporo więcej? I często auto. Tak wygrywali nasi mistrzowie. Jest to 23 zadanie. Powinna im się noga. Wygrali 274 602 złote i 7 samochodów. A jeżeli chcą państwo bawić się z nami, wygrywać, zapraszamy do awantury o kasę. Brawo. SMS pod numer. Ale ich pieprzyć. W treści wpisując imię i nazwisko. Dobra. W końcu mamy wolne od nich. Takie auta dostali? Jak to chyba w sklepie jest. Że dziecko w ten i się uporywa. Tak? Słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.